Technologia w dziedzinie chirurgii refrakcyjnej jest kluczowa. Oczywiście doświadczenie lekarza jest bardzo ważne, ale samo doświadczenie bez technologii i na odwrót, technologia bez doświadczenia nie idą w parze. Dlatego trzeba mieć i doświadczenie, i technologię. Od lat używam sprzętu firmy Schwind. Używam laseru Schwind Amaris 1050 RS. Na dzień dzisiejszy jest to najszybszy laser excimerowy na świecie i według mojego doświadczenia tak samo najbardziej precyzyjny. Lasera femtosekundowego używam lasera szwajcarskiego producenta Zimmer. Od jesieni tego roku tak samo będziemy używać lasera Atos firmy Schwind. Kombinacja tych technologii pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych wyników. Do technologii zalicza się tak samo diagnostyka, która musi być jak najbardziej precyzyjna. Nowoczesne lasery działają w ten sposób, że bierzemy dane z diagnostyki, wprowadzamy je do laseru i na podstawie tego oko pacjenta zostaje leczone lub korygowane. Mając precyzyjną diagnostykę, która obrazuje nam wszystkie kawałki, czy czy całość rogówki, całość przedniego odcinka oka, pozwala nam także na diagnostykę niektórych schorzeń, których nie widzimy, używając diagnostyki starszego typu. I to tak samo zwiększa precyzję całego zabiegu. Możemy odsiać pacjentów, gdzie zobaczymy, że taka korekcja wzroku tego pacjenta może spowodować komplikacje w przyszłości. Podsumowując, diagnostyka jest tak samo ważna, jak używanie nowoczesnych laserów, tak samo jak doświadczenie lekarza.